Cześć wszystkim, to znowu Ponia 7. Dalszy ciąg Arcanum. Przypomnę się o maszynach i magii. Chyba czegoś zapomniałem kupić ostatnio z tego pana. Chodź tu, chodź, podejdź tu bliżej, no mówię, no. O tak. O, właśnie. Kółko na klucze. Za jedyne 3 sztuki monet. I patrzcie, co się teraz stanie. Bach! Wszystkie klucze w jednym miejscu. Coś przydatna rzecz, którą warto kupić. Okej, dobra. Więc pójdziemy do burmistrza. Ale nie tak szybko. Najpierw zejdziemy jeszcze tutaj. Do tawernu. I porozmawiamy sobie z tym panem. O co chodzi? Jak na księdza jesteś dosyć opryskliwy. A gdyby do ciebie wyrzucono z ojczystej krainy, ale co nie usprawiedliwia niegrzeczności. Przepraszam. Skąd pochodzisz? Pochodzę z Drenholmu, stolicy Cambrii. Wypędzono mnie z mojej kochanej Cambrii i skończyłem w tym miejscu. Ale Czarnokorzej to również protektorat Cambrii. Ha! Widać, że nie jesteś tu od dawna. Burmistrz zdradził pretora i dogadał się z Tarantem. Ktoś musi pokazać burmistrzowi, jak bardzo zabłądził. Zaraz, zaraz. Czy ty masz jakiś plan? Nie, chyba źle to zagadaliśmy. Nie. To źle zagadaliśmy. Dobra, spróbuj jeszcze raz. Skąd pochodzisz? Czemu ty zostałeś? Czemu nie przeniosłeś się dalej? Spędziłem w Cambrii całe moje swoje życie. To mój dom. Byłem głową kambryjskiego kościoła. Czegoż nie jesteś głową kościoła? Pretor nie ma się dobrze. Kiedy ekonomia Cambrii legła w gruzach, zaskoczył na swoich doradców. Gdy próbowałem się z nim porozumieć, wygnał również i mnie. A więc można wnioskować, że nie przepadasz za pretorem. Skądże? Pretor potrzebuje dziś pomocy bardziej niż kiedykolwiek. Nawet na wygnaniu będę bronił króla do samego końca. Czy możesz mi pomóc? Mam pobrać podatki, z którymi zalega Czarnokorzeń. Jesteś zbytnim żółtodziobem. Źle to zagadaliśmy. Spróbujmy jeszcze inaczej to rozegrać. Czemu nie przyniosłeś się dalej? Już kiedy nabędziesz nieco więcej doświadczenia. Okej, więc chyba musimy mieć po prostu większy poziom, żeby z nim o tym pogadać. Okej, nie wiem, jakie on ma wymagania. On ma sam 12 poziom, więc nie wiem, może 9? Zapomniałem już, czego on wymaga. Dobra, nieważne. Zajdziemy do burmistrza. Może porobimy w międzyczasie innych parę rzeczy i w końcu on się może przyłączy. Burmistrz jest gdzieś tutaj, prawda? O, tutaj. Jestem tutaj w imieniu króla pretora. Czego chcesz? Przybywam pobrać podatki, z którymi zalega Czarnokorzeń. Czarnokorzeń jest teraz sprzymierzony ze Zjednoczonym Królestwem. Zabieram podatki jedynie dla Tarantu. Król Pretor ma odmienne zdanie. Nie obchodzi mnie ani Król Pretor, ani ty. Zbyt długo musieliśmy sobie radzić sami bez Cambrii. Teraz znajdujemy się pod protekcją Tarantu. A więc strażnicy Tarantu zabezpieczają Czarnokorzeń? Oczywiście, mają swoje własne procedury, ale w miarę możliwości skutecznie ochraniają nasze miasto. W miarę możliwości, co to znaczy? Cóż, widzisz, istnieją pewne zasady stosowności, prawdopodobne przyczyny i dowody przestępstwa. Czy istnieją jakieś problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić? Z pewnością we właściwym czasie poradzą sobie z naszym problemem dotyczącym złodziei. Czemu nie mogą sobie zrobić tego teraz?
Strażnicy mówią, że nie mogą nikogo aresztować, nie posiadając dowodów winy. Jakich dowodów? Złodzieje ukradli mi ceremonialny srebrny sztylet. Jeśli uda ci się go od nich odzyskać, byłby to wystarczający dowód, aby ich aresztować. Dobra, zajmę się tym. Złodzieje podobno kręcą się gdzieś na peryferiach miasta. Ich przywódcą jest podobno elf Daktan. Powodzenia. Okej, dobra. Zbliżujemy, co trzeba zrobić, żeby odzyskać te podatki. Ale zanim to zrobimy, jeszcze się troszkę pokręcimy tutaj. Ponieważ jest tu chyba parę ciekawych rzeczy do znalezienia. Mylę się, nie mylę. Nie pamiętam konkretnie gdzie, ale gdzieś są. O! Niziołek czar... Nie wyglądasz mi na niziołka. Chcesz ze mną zagrać? W jaką grę? O, to stara gra i ciekawe, jeśli umiesz się grać. Myślisz pewnie, że umiesz. Jasne. Twarz malowana, ręce bez kości, jak druty, zaś starszy brat mój z kamienia wykuty. Czym jestem? Zegarem? Zgadza się, każdy zegar ma wskazówki, jak wiemy, pierwsze zegary słoneczne były z kamienia. Dobrze ci idzie, chcesz kontynuować? Świetna zabawa, dobrze więc, na północ, zaraz za obozowiskiem bandytów znajdziesz pradawny wyschnięty gaj. Tam czeka na ciebie kolejna zagadka. Okej, dobra, dziwny gość. Jest tu chyba jeszcze jakaś rzecz do znalezienia. Aczkolwiek... nie wiem, czy ona konkretnie jest tutaj. Chyba nie. No cóż. Trudno. Poszukamy jej kiedy indziej. A tymczasem przejdziemy się... przejdziemy się tu. Tak, tutaj. Go. I pogadamy sobie z tym panem. Nie wiem, czy będzie chciał z nami gadać, ale zobaczymy. Witaj panie, czy mogę zapytać, jak się nazywasz? Pozwolisz, że się przedstawię, jestem Herkener Ogdodler. Także, a kim ty jesteś, Punio, jeżeli wolno zapytać? Co u mnie, Punio? Co mogę dla ciebie zrobić? Czym się zajmujesz? Jestem prostym żołnierzem, weteranem wojny pomiędzy Tarantem i Drenholmem. I przeszedłem już w stan spoczynku i mieszkam tutaj w Czarnokorzeniu. Czasem udzielam nauk w sztukach walki tym, którzy mają już pewne doświadczenie i szczerą chęć doskonalenia swoich umiejętności. To uczciwy zarobek. Cieszy mnie też towarzystwo. Nie chcę się narzucać, ale czy mógłbyś powiedzieć mi o tej wojnie? Jestem jednym z ostatnich, którzy pamiętają te wojny, choć wolałbym o nich zapomnieć. Od dnia, kiedy Cambria poniosła klęskę, polityka Taranckiej Rady Przemysłowej wyeksploatowała Królestwo Cambrii do cna i obróciła jej stolicę Drenholm w ruinę. Kontynuuj proszę. Podczas wojny służyłem w elitarnej gwardii kambryjskiej zwanej Smoczymi Rycerzami. Byliśmy niedoścignieni w walce mieczem, buławą czy toporem. Trenowano nas od dzieciństwa. Najpierw byliśmy giermkami, później zbrojnymi, a na końcu rycerzami, służącymi naszemu królowi. Walczyliśmy z honorem i męstwem. Wojna z Tarantem była inna niż wszystkie. Był to koniec epoki rycerstwa. Szlachetnego rycerza zastąpił szereg świeżo upieczonych rekrutów z bronią palną. Na początku wojny karabiny wydawały się wyłącznie strzelcom wyborowym, lecz pod jej koniec były podstawowym wyposażeniem każdego rekruta tarantskiej armii, w połączeniu z wieloszeregowymi szykiem oddziałów mających w celu skoncentrowanie ognia, Tarantczycy byli w stanie kontrolować pole bitwy. I to przy pomocy podrzędnych żołnierzy. Kontynuuj proszę. Był to koniec 500-letniej tradycji. Na własne oczy widziałem, jak strzelano do rycerzy wyzywających przeciwników na honorowy pojedynek. Tchórzostwo tej nowoczesnej wojny jest haniebne. Jedyną słabością ich formacji było to, że nie wytrzymywały walki w bezpośrednim zwarciu. Udawało nam się ich związać w walce, wręcz zwycięstwo było nasze. Przyjęliśmy więc taktykę zasadzek, potyczek w lasach, na wzgórzach i górach, gdzie trudny teren i ograniczone pole manewru odpowiadało naszemu stylowi walki.
lecz to jest taktyka stosowana przez słabszego w walce z silniejszym przeciwnikiem. Nieśliśmy wiele chwalebnych zwycięstw w bitwach, lecz w końcu kosztem ogromnych strat. Tarantczycy wzięli górę i zostaliśmy pokonani. Wojska Kambri zostały rozbite, rozbrojone i zdemobilizowane. Królestwo Kambri przestało być militarną potęgą w Arkanum. Przez dwa pokolenia Kambria marniała jako eksploatowany ekonomicznie i technologicznie osłabiony satelita w cieniu Tarantu. Jej niegdyś świetną stolicę Drenholm popadła w ruinę. Wyjechałem, aby tu w Czarnokorzeniu odnaleźć spokój. Pogodziłem się z losem. Wojna była dawno temu i przegraliśmy ją. Proszę zechciej wybaczyć starcowi przy długiej ględzenie. Byłeś bardzo cierpliwy. Ależ mój panie, to nie było ględzenie. Było dla mnie przyjemnością móc ciebie wysłuchać. Byłeś bardzo cierpliwy. To cecha dobrego ucznia. Jesteś kiedykolwiek będziesz potrzebował szkolenia w walce wręcz, unikach, wykrywaniu pułapek, posługiwaniu się bronią palną, przyjmę ciebie na ucznia. Jesteś bardzo uprzejmy. Najwidoczniej jeszcze nie możemy się szkolić. A może... szkolenie... a może możemy? W walce wręcz. O, dostaliśmy. O i za darmo, jak fajnie. Dobra, to mógłby mnie wyszkolić na mistrza w walki wręcz. Mistrz walki wręcz jest Garrick Stout. W wielu potyczkach dowiódł, że jest najlepszy. Jego biegłość stała się legendarna i szanowana w całym Arkanum, lecz zrodziła również próżność jego charakteru. Godne pożałowania jest to, że tak wielu szuka go dla mądrości. Gdzie jest ten Drenholm? Nie. Nie będę słuchał twoich brani, Tempaku. Okej, dobra, przepraszamy. W uniku. Okej, dostaliśmy również uniki. To może wystrzelić na mistrza uników? Czy może się to wydawać nieprawdopodobne? Mistrzem uników jest niewidomy pustelnik, który nazywa się Atkin Chambers. Został oślepiony i oszpecony w pojedynku przez niegodny rycerza cios zadany po tym, jak już się poddał. Takich rzeczy można spodziewać się podczas wojny, lecz nie podczas pojedynku. Obecnie Atkin szuka odosobienia na obrzeżach Stillwater. Powiedz mi coś więcej o tym pojedynku. Chambers został oślepiony w pojedynku z Garrickiem Stoutem. Chambers bronił honoru swojej narzeczonej, pięknej i cnotliwej Dany, znanej jako Lady Drella. Szczególnie sprawy są moim zdaniem skandaliczne i nie będę o nich rozmawiać. Próba walki dowiodła niewinności Stouta, jako że odniósł zwycięstwo. Jednakże okrył się hańbą, atakując po tym, jak jego przeciwnik się poddał. Dobra, byłeś bardzo pomocny. Okej, dostaliśmy eksperckie szkolenie uników i walki wręcz. Szkolenie uników zwiększa szansę, że przeciwnik odniesie krytyczne porażkę, kiedy nam się uda unik. A szkolenie eksperckie walki wręcz, nie dokładnie pamiętam co on dawało. Ale na pewno coś fajnego. Może, że zwiększa szansę. Nie, czekajcie. O ile się nie mylę, to daje to, że oświetlenie nie wpływa na szansę trafienia. Chyba coś takiego. Jeszcze się będę musiał upewnić. A w międzyczasie pójdziemy jeszcze do jednego miejsca. A nie, jednak pobrał całkiem sporą sumkę. Myślałem, że zrobił to za darmo. Okazuje się, że nie. Okej, dobra. Na pewno to było tego warte. Mógłby coś wspomnieć o tym, że będzie brał taką kasę. Tylko wsiąści. Też nic ciekawego. Kurczę, żadnych butów nie znajduję. Zazwyczaj w śmietnikach można całkiem fajne buty znaleźć. Znaczy fajne. Lepsze od tych, co teraz mamy. Nie. Ty nie z tobą chciałem pogadać. Nie, też nie z tobą. Aczkolwiek on ma trochę rzeczy dla technologów. Fajnych. Niestety nie jestem technologiem. Chyba tam się znajduje pani, z którą chcę porozmawiać. Wow, jaki elf. Jakaś szata. Szlachcica. Okej, jest tu kto? Halo? To nie? Serio, nikogo tu nie ma. Powinien ktoś tu być.
A cóż, może się pomyliłem. A, tu jest pani, której szukam. Mówcie szybko, nie mam czasu. Cieszę się, że mogę poznać dobrą kobietę. Czy wolno zapytać o twoje imię? Jestem pani Cameron, wędrowcze. Wyglądasz na prawdziwego obieżę świata. Powiedz, czy nie widziałeś mojego syna? Twojego syna? Kim jest twój syn? Liam. Mój syn jest Liam Cameron, wynalazca. Nie widziałem go już od prawie 2 miesięcy. To takie do niego niepodobne. Zastanawiałem się, czy może nie przechodziłeś po drodze obok jego zakładu. Jego zakładu obawiam się, że moja trasa nie przebiegała tamtędy. Jest mechanikiem, jak przedtem jego ojciec. Ciągle wymyśla jakieś nowe zabawki. Zbudował sobie warsztat 3 nogi stąd w głąb lasu, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Zaginął? Miał zwyczaj przebywać tutaj regularnie co miesiąc, żeby mnie odwiedzić i zrobić zapasy. Teraz minęło już prawie 2 miesiące, a on nie dał znaku życia. Biorąc pod uwagę, jak dziwna rzecz dzieje się w lesie, zaczynam się mocno niepokoić. Dziwne rzeczy? O tak, zauważono dziwne bestie chodzące po całym lesie. Są przeróżnych rodzajów i nie poprzestają tylko na pokazywaniu się ludziom. Parę osób zginęło. To dość niepokojące. Miałam taką wielką nadzieję, że będzie coś wiedzieć o Liamie. Czy poszukać tylko dla ciebie? Zrobiłbyś to? Byłabym taka wdzięczna. Rolą matki jest martwić się o syna, a czasami nawet przesadnie, ale to do niego takie niepodobne. Byłabym wdzięczna za każdą próbę odnalezienia go. Dobrze. Tutaj, dokładnie tu. Dobra, przyniosę ci o nim wieści. Wiecie co? Możemy równie dobrze już teraz wyruszyć do tego zakładu i zobaczyć, co się stało. Tak. Go. Okej. Ruszamy do warsztatu Liama. Czekajcie, czekajcie. Okej, dobra, to było całkiem szybkie. Coś mieli? Złota. Okej, każdej ilości złota się przydadzą. Ten nic nie miał. Dokładnie tu, dobra. Ruszamy. Coś cicho. Na warsztat jakiegoś technologa. Wygląda na to, że nikogo nie ma w domu. Trochę zabawek dla technologów. Ale nic ciekawego. O, jest kredens. Jest dziennik. To nam trochę wyjaśni sprawę. Mój najnowszy wynalazek jest prawie ukończony. Mam niewielkie kłopoty z regulacją przepływu fali magnetycznej w przewodzie. Mam nadzieję, że wkrótce rozwiążę ten dylemat. Spotkałem dziś dziwną bestię. Otaczały olbrzymie świecące halo. Przeszedł mnie dreszcz, kiedy zobaczyłem jeszcze jak błękitny blask unosi się pomiędzy drzewami. Szybko stamtąd uciekłem. I znów widziałem dziwną bestię. Wygląda na diabelską mutację zwykłej świni z czymś podobnym do byka. Tak jak wcześniej udało mi się uniknąć konfrontacji z tym stworzeniem. Nie robię postępów w najnowszym projekcie. Lasy są pełne różnego rodzaju dziwnych stworzeń. Muszę się dowiedzieć, co się stało i zaprowadzić porządek. Znalazłem. Po przeczesaniu lasu wiem już, skąd biorą się świecące bestie. Wygląda na to jak brama lub wir. Bestie bezbłędnie wychodzą z jego wnętrza. Mam na magiczne zwoje, które od razu rozproszą magię. Modlę się, by to wystarczyło do zniszczenia bramy. Zwój nie podziałał. Wydaje mi się, że fakt parania się technologią uniemożliwia mi wykonywanie na tej najprostszej sztuczki magicznej. Walczyłem z jaszczurem i wyrządził mi tylko niewielką krzywdę. Muszę wynaleźć mechaniczny sposób zamykania bramy. Muszę się pośpieszyć. Zaprojektowałem mechanizm, który zamknie bramę od naszej strony. Muszę dokonać kilku usprawnień i będzie gotowy. Udało się, nadałem mu prostą nazwę, magiczna pułapka. Zrobiłem 2 pułapki, drugą na wszelki wypadek. Wyjeżdżam natychmiast, aby zapieczętować bramę. Muszę unikać stworzeń krążących po lesie. Jeśli mi się nie uda, błagam tego, kto przeczyta o przekazanie tych zapisków mojej matce. Niech bogowie mają nas w swojej opiece. Okej. Sprawy wyszły spod kontroli.
to jest zamknięte. Tutaj... Wow, jeszcze miał trochę zapasów. Co tak wszystko ucichło? Dziwne. Okej. Okay. Dobra, może uda nam się tworzyć to? Nie. Aż oczywiście, że nie. Tak, to już jest zablokowane. Dobra, tyle jeżeli chodzi o nasze umiejętności ślusarskie. Okej. Okay. To będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę. W następnym odcinku spróbujemy zamknąć tą bramę, o której mówił ten Liam cały. Sprawa brzmi groźnie. Cóż, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.